Wizyta laktacyjna, którą oferujemy dla Was w Medbeście, trwa na ogół dwie godziny. Podczas tej wizyty próbujemy na początku się trochę zaprzyjaźnić i poznać. Rodzice opowiadają o tym, jak przebiegała ciąża, jak wyglądał poród. Później ustalamy, jakie rodzice mają problemy z maluszkiem. Czasami zdarza się, że wizyta laktacyjna ma bardzo szeroki zakres moich porad, ponieważ oprócz tego, że rozmawiamy o laktacji, rozmawiamy o wyzwaniach, jakie maluch stawia przed rodzicami. W czasie tej wizyty badam też mamy piersi, oceniam ich prawidłowość, gruczo, ile produkują mleka. Jeżeli to jest w fazie początkowej, rozmawiamy też o tym, jak możemy pobudzić laktację, jeżeli pojawiają się problemy. A różne się pojawiają w czasie laktacji, jak nimi zaradzić domowymi sposobami, e, które są najczęściej najlepsze i najskuteczniejsze. Kolejna część wizyty to e, oglądamy maluszka, jak jest buzia jego zbudowana, jak język pracuje podczas karmienia piersi, ale oceniam też napięcie mięśniowe. Zdarza się też, m, ponieważ już bardzo długo pracuję, że tatusiowie są zachwyceni, jak ja maluchami. E, Podnoszę, przytulam i rodzice pytają: Jak pani to szybko robi? Więc mamy też czas, żeby tate czy mamy nauczyć, jak fajnie, sprawnie i fachowo podnosić malucha, jak z nim funkcjonować w domu, jak go przytulać. Czasami też. Zdarza się, że kąpiemy. Finałem naszej, mojej porady jest przystawienie dziecka do piersi i ocena aktu ssania. czy maluch dobrze pobiera pokarm, czy mama jest rozluźniona, no i oczywiście nieoceniona oceniona rola taty, czy tata bierze udział w procesie karmienia i jak możemy wesprzeć, polepszyć. Na ogół moje porady laktacyjne przebiegają z całą rodziną, więc biorą udział w nim rodzice, maluch, zdarza się, że czasami są też dziadkowie.